Możesz сказать палениця, да? Да. А ну. О, можешь поведеть палениця, так? Паленица. Паленица. Не, за не можешь поведеть. Źle mówisz. Паленица. 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 Но и уж лепей, уж бардзей шчерый украинец. А вы попробуйте сказать. А пан может пробовать. Паленица. No tutaj już nawet dobra, nie. No dobra. Nie palenica. Tylko nie palenica. A palenica. Możecie tak powiedzieć. Czy może pan tak powiedzieć? No niech pan spróbuje. Palenica. 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 Tak. Хорошие ребята, немного пообщались. Dobrze, już porozmawialiśmy trochę z chłopakami. Zanim dowiedzieliśmy się, do kogo będziemy dzwonili, do kogo nie będziemy dzwonili. Tak, my wam przedstawiliśmy dobrowolne общение. Dobra, mamy dobrowolną rozmowę. Czy wydają państwo zgodę na nagranie tej rozmowy i na publikację? Tak. Niech państwo się przedstawią, skąd. Мурманская область, Печенский район, если он. Иванов Александр Алексеевич, Мурманская область, Печенский район, Исленбург, Верхний Лостарь. Бабыкин Александр Владимирович. Ну, mówią, skąd pochodzą. Так, чтобы не забыть. Почему мы не можем... Nie wiem, jakieś zadupie. Dlaczego my nie możemy was znaleźć w sieciach społecznościowych? No, mnie najprawdopodobniej wyczyścili z sieci, w sieciach. Byłem na VK, tak? Poczta. Poczta. Сказали, что все почищено. То есть уже кто-то поработал. Powiedzieli, że wszystko już zostało wyczyszczone, ktoś już zadziałał. Jeden jest 95 rocznik, a drugi 99. Ну, то есть вы с нашими пытались найти себя. Ну, вас, да. Czyli да. Próbowaliście już siebie да, znaleźć, да, tak? Да, tak, да. Tak, tak, tak. Jak państwo mogą udowodnić, że państwo z Rosji są? Adres nazwać propiski. Mogę adres nazwać zameldowania. Да. No może adres zameldowania, college, gdzie studiowałem, college, tak mogę powiedzieć. No dobra, szkoła, college, jednoklasniki i wychowawca. Szkoła, Murmański obwód, szkoła imieniu Woronina. Dobra, przyspieszamy, to nas nie interesuje. Niech wymienia tam wszystko. Ja na przykład też nie pamiętam swoich jednoklasników odczesła. Jak wy pamiętacie? Pisali w komentarzach. Ja na przykład nie pamiętam ten ojczestwo swoich kolegów z klasy. Jak państwo pamiętają? Czyli rozmawialiście z nimi dalej po szkole jeszcze, tak? Podtrzymywaliście kontakt? No tak. Wychowawca klasy. Ja uczyłem się w trzech różnych szkołach. Murmański obwód. Gimnazjum później. Koledzy z klasy. Nazwiska. Siergiej Bałandi. Bujandi. Dobra. Dziewczynki. Nie pamiętam. Dziewczyny. No dobra, to niech państwo opowiedzą, jak trafiliście. Jechaliście w tej samej kolumnie, tak? I jak trafiliście do niewoli? No, powiedzcie, jak wasza kolumna, jak pańska kolumna wyjeżdżała. Dobra, może jeszcze jedno pytanie. Pan ma tutaj starsze stanowisko. Tak? Jakie? Jefrejter. Jest to starszy żołnierz. A pan jest żołnierzem, zwykłym, tak? A pan go nazwał na perpan? A, to jest slang, tak. No, tak Iwanyć. Czyli tak prościej się mówi, tak jest wygodniej, bardziej wygodnie. No dobra. Jakie jest, jakie ma pan stanowisko? Jestem celowniczym operatorem. Na celowniczy gradu. A ja jestem kierowcą z tego samochodu bojowego wozu. No dobra. No to niech państwo opowiedzą, jak wjechaliście na Ukrainę. No co mam opowiadać? No pojechaliśmy na początku do Kursku na ćwiczenia. Tak. Później pojechaliśmy do Białogrodu.
Mieliśmy marsz tam. Potem wstali. Później wstaliśmy na wsi Malinowka. Nie, to nas. Albo Nowa Aleksandrowka, nie. A. Posle tego my w село Malinowka wstali. Tam na wsi Malinowka wstaliśmy. Od 23 do 24 tam stali. Tam było. 20 i 24 tam staliśmy. Od 20 do 20. No i powiedzieliśmy, że tam będziemy sobie patrolować. Od 23 do 24 to w 3-4 nocy. Сказали, что будет стрельба. Z 23 na 24 powiedzieliśmy nam, że będzie strzelanina o 3-4 w nocy. Gdzieś o 5-6 w stronę Ukrainy. Potem odjechali. W stronę Ukrainy podjechaliśmy, później odjechaliśmy. Załadowaliśmy się i wystrzelaliśmy pół pakietu. I później znów gdzieś postrzelaliśmy, jeszcze po 3 pociski wystrzeliliśmy. Stop. Czyli jechaliście ze strony Rosji, strzelaliście w stronę Ukrainy, tak? Tak. A jeszcze jaka to była miejscowość? Wieś Malinowka. Malinowka. Tak. Ze wsi Malinowka państwo już ładowaliście osobiście, puszczaliście, strzelaliście. Nie strzelaliśmy. Pan jest celowniczym, tak, ja tylko celowałem, a pan jest kierowcą, tak. No robiliśmy, dwa razy strzelaliśmy, dwa pakiety wysadziliśmy. Raz pakiet, dwa pakiety. Nie, my gdzieś w jakiś most pusty strzelali. No do jakiegoś pustego mostu strzelaliśmy. To tutaj nam wytłumaczyli, że myśmy zniszczyli most. Kazacza Łopań most zniszczyli chłopaki. To była pierwsza salwa. A później druga seria była z terenu Ukrainy. No w terenu to mnie nie było. Ale mnie na drugim nie było. Ja tam leżałem obok wody. Tak, dokładnie. Jak wjechaliśmy na Ukrainę, no to gdzie tam? Przejechaliśmy gdzieś 10 km w stronę Charkowa. I zaczęli nas tam ostrzeliwać z automatów. Tak. W kolumnie, tak, w ogólnej kolumnie. A co to była za kolumna? Czym jechaliście? No ogólna, duża kolumna jechała. No ile tam kolumna? No ponad 100 samochodów. Myślę, że tak. Tak. Albo ponad 200. No chyba nie. Około 100 samochodów. No duża, ogromna kolumna. No dobra, mówią państwo, zaczęli z automatu ostrzeliwać. A co ostrzeliwać? BMP? Czołgi z automatów, gdzie strzelali? No gdzieś na początku trwały walki, czyli nasze działania. Wyskoczyliśmy z automatem i po prostu, no nie widzieliśmy siebie, no i pochowaliśmy się po krzakach, kto gdzie, w różnych punktach. No i to była albo wywiad to był, albo Gwardia Narodowa. No i mieliśmy standardowe, kevlarowe swoje hełmy, nie wszyscy nawet. A oni mieli tak zwane sfery, czyli do walki pobiegli tam ci ludzie. Walka się skończyła i dalej kontynuowaliśmy ruch. Kontynuowaliśmy i po jakimś czasie powiedzieli nam, że my się cofamy, gdzie mniej więcej trwała walka i stamtąd była kolejny raz zaczęli strzelać. Dwa razy. Drugi raz strzelaliśmy z terenu Ukrainy. I ja jako ekspert od artylerii wskazałem kierunek sprawdziłem, okazało się, że na mapach, że to był Charków. Powiedzieli nam, że... A nie, że im ekspert to powiedział. Powiedzieli, że strzelaliście do Charkowa.
последствия. Państwo, a jakie skutki? Nikt nam nie powiedział, jakie są skutki. Powiedzieli nam, że zniszczyliśmy most, wskazaczyło pani. Po tym, jak skończyliśmy tą serię strzałów, zaczęły się tak zwane. No i zaczęło się tak zwane jeżdżenie z punktu do punktu. Jak to? No, zmienialiśmy miejsce dyslokacji, pojechaliśmy na jakąś do jakiejś miejscowości, wjechaliśmy tam. Tam nas w jedną stronę powiedzieli, żebyśmy się cofali. Wyjechaliśmy też później na szosę. Tutaj już nam powiedzieli, że to była droga Charków-Białogród. Jechaliśmy po tej przez tą drogę i jak pamiętam, zwróciliśmy w prawą stronę. Iwanycz chyba zawsze w pierwszym samochodzie był. Miałeś kierowcę Agapowa, tak? Tak. Pierwszy samochód. Zawsze jechałem za Iwanyczem. I u nas było tak nazywane pierwsze время oddycha. I mieliśmy pierwszy czas, mieliśmy tak zwany pierwszy czas na odpoczynek. Skręciliśmy w prawą stronę, nas zagnali do krzaków i powiedzieli nam, że śpicie. Obudzili nas w głębokiej głęboką nocą. Obudzili nas po samochodach, bla, bla, bla. No i jedziemy, wyjechaliśmy znów na szosę. I, no i pracownicy SB u nas pytają, czy nie było żadnych znaków. No, ja nic nie widziałem. Jedyne, co widziałem, pierwsze jakby punkt orientacyjny, to była tak zwana Bavaria Motors. Jest to salon moto albo autosalon, tak, tak, tak. Bavaria Motors. Z lewej strony była ciężarówka albo jakiś plac, po prostu to było odświetlone, jechaliśmy bez świateł, orientowaliśmy na tylne te światła, czyli samochody jechały bardzo blisko. I wszystkie ruchy... No czasowo, gdzieś to do 20 minut, było bardzo krótko, ile dobrze pamiętam. No i nie odjechaliśmy za daleko od Bavaria Motors. Przeleciał pierwszy pocisk. Pierwszy pocisk zniszczył samochód, gdzie był Iwanycz. Znajdował się. Ale pan mówi, że pan był zaskoczony, że jeszcze został żywy. Tak, tak, dlatego że gdy mnie wyrzuciło z samochodu falą wybuchową, to ja wstałem i próbowałem się rozpatrzeć. Popatrzyłem na ich samochód, samochód się pali. Po minucie drugi pocisk spadł, drugi pocisk zniszczył kamaz, który za mną się znajdował i mój samochód zaczął się palić. Mieliśmy Kamaz, w którym było 90 reaktywnych pocisków i w każdym naszym jakby komplecie amunicji było po dwa, nie wiem czego, ale wszystko to zaczęło detonować. I w tym momencie nie widziałem, nie czułem, że byłem ranny. Wszystko to zaczęło eksplodować i z dźwięków no, była walka. Ja się zacząłem chować w krzakach. Schowałem się pod pierwszą choinką. Wyłączyłem się trochę. No jakby, nie wiem, gdzieś godzina, od 15 minut do godziny wyłączyłem się, ocknąłem się. Postaw, niech się to naładuje. No dobra. Obudziłem się i przeczołgałem się do następnej choinki. Następna choinka to już do rana tam byłem. Do rana straciłem świadomość. Mogę zapalniczkę? Tak, tak, tak. Teraz damy panu. Podaj zapalniczkę. Ocknąłem się pod tą drugą choinką.
i odczułem ból w nogach, zobaczyłem lewą nogę, tam chyba miałem odłamek, ale nie znalazłem go. Prawa noga była jakby jakby skręcona, nie skręcona, a ten, no nie, tak mi się nie chciało tego tłumacza odpalać, miało być proste, wywiech. Zwichnięcie miałem z prawej nogi i... No i odczułem mocny ból w nogach. Obok mnie był budynek, wtedy nie wiedziałem, co to było, a teraz mogę powiedzieć, co to jest. To jest obóz dziecięcy z... jakieś zdrowotne centrum lecznicze dla dzieci. Obóz, pierwsze drzwi były otwarte. Ja spróbowałem tam się odczołgać. Miałem dwa magazynki. One bardzo głośne były i ja je wyłożyłem. Miałem problem ze sprężyną w magazynku. Dostałem te magazynki, zostawiłem pod choinką, schowałem się do tego pomieszczenia. Pierwsze drzwi za sobą po sobie zamknąłem, drugie drzwi zamknąłem, trzecie plastikowe, drzwi plastikowe z szybą. Nie mogłem zamknąć je, ale one były zamknięte. Z lewej strony pomieszczenie, z drugiej, z prawej pomieszczenie. Prawe drzwi jeszcze nie dotykałem w tym momencie, a lewe drzwi wyciągnąłem. Wpełzłem tam, tam się okazało, że to był posterunek ochrony. No i tam po prostu, jak to się mówi, zalizywałem rany sobie. Tam było trzy pomieszczenia. Kuchnia, coś jak salon dla gości i coś jak pokój, tam z małym pokój z małym telewizorem, kanapą. No i położyłem się na tej kanapie, opatrzyłem sobie nogę, poszukałem odłamku i to był ten moment, gdy na ulicy były walki, tam strzelanina była, automaty, krupny kaliber strzelał. W nocy no zupełnie inaczej to wyglądało. Teren, gdzie się znajdowałem, niedaleko od zniszczonej kolumny, cały czas znajdowała się pod ostrzałem. I wydaje mi się, że to były akacje, nie wiem, gdzie one strzelały, ale strzelały bardzo blisko i odbijało się to w oknach, widać było, ale nie wybijało okna. I przez całe 10 dni, które tam się znajdowałem, cały czas trwały walki, strzelanina, 2-3 dni były... Artyleria codziennie strzelała ostrzałem. Nawet już na tyle się przyzwyczaiłem, że to był taki stan, że boisz się, a później już masz to gdzieś. No i dochodziło nawet do tego momentu, gdy przeleciał samolot, zrzucił bombę. I ja myślałem, że to będzie już finał mojej historii, dlatego że budynek zadrżał, wszystko zadrżało, no to było najgłośniejsze, co kiedykolwiek słyszałem. Nie, ale budynek wytrzymał, wszystko wytrzymało, nawet nie wybiło szyby i ja pomyślałem, że trzeba już zmieniać ukrycie. Zacząłem chodzić już, zacząłem wreszcie chodzić, a odżywiałem się. No, odżywiałem się tym, co znalazłem. Wiecie, jak tam przychodzą na posterunek ochrony, to jakiś tam herbatnik, kawa, coś takie drobne rzeczy zostają. I tą całą karmę zebrałem i to miałem jako rację żywnościową.
I ile pan tak przeżywał? Tam około 10 dni. No około 10 dni. Tak, słyszeliśmy, tak, tak. No i tam około 10 dni widziałem patrol Sił Zbrojnych Ukrainy. Oni chodzili pod oknami. Widziałem cywilów, którzy... No, jakby to powiedzieć, oni... Nie wiem, oni tam coś wynosili, nie wiem, czy z pozwolenia, czy coś zabierali. Sąsiedni budynek to była chyba stołówka. Dwóch mężczyzn w starszym wieku, jedna kobieta też w starszym wieku. Widziałem ich już po raz kolejny, 2-3 razy widziałem. I czasami oni przychodzili do tego budynku coś wyciągnąć. I nie wiem, czy z pozwolenia, widziałem też... No miejscowa ludność, oni pewnie dobrze wiedzieli, co wyciągnąć, a co nie wyciągnąć. No tak, to była ludność miejscowa, dobrze rozumiem? Tak, to była miejscowa ludność, to byli ludzie w starszym wieku. I coś tam wkładali do garnków. Też były patrole, które chodziły tam i z powrotem. I też wiedziałem, gdzie znajduje się ich punkt. A kiedy pan zrozumiał, że to miejsce znajduje się pod kontrolą Ukrainy, Sił Zbrojnych Ukrainy? No chyba jak się skończyły walki i zobaczyłem pierwszy posterunek. A ten samolot przyleciał po tym, jak już to się znajdowało na terenie Ukrainy, tak? Czyli to była jednak bomba z rosyjskiego samolotu. No, 100%, na 100% to była bomba z rosyjskiego samolotu. Aha. Wątpię, że Siły Zbrojne Ukrainy będą zrzucać bombę tam, gdzie się znajduje ich kawałek ich wojska. No to pan wątpi, a Rosjanie na przykład nie mają wątpliwości. Oni uważają, że my sami do siebie strzelamy. Widziałem różnych ludzi, różne patrole, spróbowałem sprawdzić, gdzie oni mają punkt. Ja widziałem, gdzie oni się znajdują i zrozumiałem, że na przykład chciałem według jednego kierunku wychodzić z tego budynku. Jaki pan miał cel? Pan chciał uciec znów z powrotem do Rosji? Jeśli teraz panu powiem, jaki miałem cel, to będzie panu to się wydawało nieprawdopodobne. Niech będzie się wydawało. No. Miałem cel naprawdę nieprawdopodobny. Chciałem obejść wasze wojsko, pańskie wojsko. Chciałem obejść swoje wojsko. I powinienem był dojechać do Murmańskiego obwodu. A tam... My tam znajdujemy się na granicy z Norwegią. I ja dawno mam takie nadzieje, chcę przedostać się do Norwegii. Norwegia jest bardzo tolerancyjnie, jakby to dobrze powiedzieć... Norwegia bardzo tolerancyjnie traktuje uchodźców, czyli moim zadaniem było obejść najpierw tutaj wasze wojsko, później swoje wojsko, plus minus według słońca orientowałem się i wiedziałem, gdzie mniej więcej mam ruszyć. Różnica tylko jest taka, że czy mi wystarczy sił, czy mi nie zabraknie mi żywności. Chciałem dojść do swojej granicy, skontaktować się ze swoim przyjacielem. On by przyjechał, zabrałby mnie i odwiózłby mnie do Murmańskiego obwodu. I są tam jakby drogi, gdzie można obejść do Murmańskiego obwodu, czyli nie przez punkt kontrolny. Ja bym dojechał do miasta Nikiel. Czy pan rozumie w ogóle, ile to jest kilometrów? Trochę ponad 3000. I nie jest to dużo. To jest... nagrywam pana, to jest scenariusz dla filmu. Sprzedamy ten scenariusz i później
dostaniemy pieniądze. Netflix, proszę. Wiem, że to wydaje się bardzo szalony pomysł, ale można było to zrealizować. Gdyby mi telefon nie zabrali, po prostu gdybym miał po prostu... I to nawet, gdybym miał telefon, gdybym miał mapę, to bym nie musiał patrzeć na słońce, a tak patrzyłem sobie na słońce, widzę, no tam jest wschód, tak? No to znaczy, że muszę brać bardziej jakby w lewą stronę i tam się znajduje granica. Ja bym się wydostał, dojechałbym do tej granicy. No dobra, co dotyczy tego pomysłu, którego pan nie zrealizował, nie, no niech pan tak szczegółowo już nie opowiada. Dobra, chciał pan trafić do Norwegii i chciał pan zostać oficjalnie uchodźcą, tak? A teraz tą samą historię, albo niech pan swoją historię opowie. Pan w tym momencie, gdy tą kolumnę rozbili, pan spał, tak? Jak pan w ogóle przeżył? No w ogóle myślałem, że ja jadę trzeci. Ale przecież pan tutaj mówił, że pan jechał za panem. Nie, on jechał jako drugi. Nie. Niech pan zobaczy. Pierwszy samochód to był kombat. W ogóle mamy reguły, jak powinniśmy się przemieszczać. Ale przez to, że jechaliśmy w zmroku, w ciemności, to wszystko to się zmieniło. I ja zwróciłem uwagę, dlaczego on jechał pierwszy, dlatego że sierżant Agapow u niego był kierowcą. I on wychodził i próbował nas zorientować w ciemności. I on się usiadł do tego samochodu i próbował się skoncentrować na tym samochodzie, nie zgubić go. Przed sierżantem Agapowym jechał kombatowski Kamaz 5350, za nim sierżant Agapow i tam jefrejter Iwanow, a za nim jechałem ja. No i jak wyszło po nim, w sensie? No i spadł pocisk, ja nie wiem, to ten pocisk nie trafił do samochodu, samochód się nie otworzył. Jak widzicie, żołnierz jest żywy i mówi, że w ogóle cała załoga przeżyła. Mnie wyrzuciło z mojego samochodu i gdy już wstałem na nogi, niczego mi w ogóle nie bolało, nic nie czułem w tym momencie. Ja patrzyłem na samochód i samochód spalił się. Ani trupu, ani ciał, ani krzyków, nic nie było widać. Minuta, drugi pocisk, niszczy Kamaz. Już mój samochód zaczyna się palić. Też nie widziałem swojej załogi. Jeśli mnie wyrzuciło, to mnie ich na pewno nie wyrzuciło. Oni zostali w samochodzie i być może oni wybiegli, a może gdzieś dalej w lasach biegają przez lasy. Może oni wrócili do Rosji. Nie wiemy nic o tym. Nazwiska wymieniłem, pracownicy SBU powiedzieli, że takiego nie ma, a taki jest. I powiedzieli, że jefrejter Iwanow jest żywy. I ja się zdziwiłem, byłem zaskoczony, że on nie żyje na 100%. No dobra, może jefrejtera Iwanowa posłuchamy. No co, my jechali? Sierżant Agapow. No słyszę, jechaliśmy. I miałem uczucie, że po prostu coś z tyłu przeleciało, niezbyt wielkiego. No była taka fala. Wyszliśmy z samochodu, nikt nie był ranny. No i najpierw wjechaliśmy w kuwetę, wjechaliśmy w drzewo, wybiegliśmy z samochodu. Nie, tam była kuweta, studnia. Pobiegliśmy gdzieś, tam był jakiś budynek, albo elektrownia, albo coś innego i tam myśmy się schowali za krzakami i tam było dwa wejścia, tutaj i tutaj. I tutaj staliśmy i myśmy się schowali za tymi wejściami i tam w 10 metrach przed nami stała Siły Zbrojne Ukrainy, szukali nas. Myśmy tam byli do drugiej, trzeciej po północy. Oni pojechali, zostawili tam kilku ludzi, nie wiem ile tam, nie widzieliśmy, nie wyglądaliśmy.
Zostawiliśmy tam automaty, wszystko zostawiliśmy, hełmy, żeby było łatwo iść dalej, żeby można było po cichu uciekać. Popełzliśmy, poczołgaliśmy się i przeleźliśmy przez mur i po drugiej stronie poszliśmy do lasu. Tyle, poszliśmy przez las, jak mówi Agapow, poszliśmy na tą drogę, na szosę do Rostowa. No i pomyśleliśmy, że dobra, do Rostowu jest daleko, ale poszliśmy na białogrodzką drogę, szosę. Wyszliśmy na tą szosę. No jest to, w ciągu dnia to było. I już pod wieczór, to było gdzieś o 5:00, szliśmy przez las i zobaczyliśmy, że stoją ludzie w mundurach i my nie zrozumieliśmy, czy to są Rosjanie, czy Ukraińcy. I tam była BM z naszą baterią. Aha, czyli amunicja z naszą baterią. I myśmy pomyśleli, że to są nasi ludzie. I obok było jeszcze nasza MTLG. I pomyśleliśmy, że to też nasze. No i postanowiliśmy, nie mieliśmy już nic. Powiedziałem, że pójdę, sprawdzę. Jeśli to są nasi, to nasi. Jeśli nie, no to po prostu się poddamy, tyle. No i tyle. 25 lutego to było. Czyli pan trafił wcześniej do niewoli niż pan, tak? Tak, tak. Tak, ja ponad 2 tygodnie się ukrywałem. Najpierw około 10 dni w jednym budynku. Później w innym budynku 2-3 dni. Jak pana złapali w ogóle? No szczerze, po prostu już nie miałem wyjścia i się poddałem. Dlatego, że wszystkie drogi, gdzie ja się orientowałem, gdzie mogłem wyjść, one wszystkie były zajęte. Jak było w ogóle? Znalazłem drugi budynek. Znalazłem 3-piętrowy budynek. To był akademik. Sprawdziłem akademik z tyłu. Parter był wybity, z tyłu okna były wybite, zdjąłem buty, żeby nie robić hałasu, sprawdziłem wszystkie drzwi, były zamknięte, połaziłem tam na strychu, nie wiem dlaczego, zobaczyłem polską flagę na tym placu, nawet nie zrozumiałem, co się dzieje. Dlaczego widzę macztę i polską flagę obok tego akademiku? To był polski akademik. No u nas z Polską mamy dobre stosunki. Wróciłem, pierwsze piętro. No i wlazłem do mieszkania. No i wydaje mi się, że to mieszkanie, no jak wie pan, to było tak jakby skarb znalazł. Mieszkanie było z jedzeniem, dużo jedzenia było. Czyli gdyby siły zbrojne Ukrainy nie sprawdziły tego budynku, to można by było dużo jakby zrobić zapas sobie z tej żywności. I dojść do Norwegii, rozumiem pana, tak. Tak, i planować dalej. I, no i jak wyszło? Oni zaczęli wynosić mieszkania. Nie wiem, czy mnie szukali, czy nie, sprawdzać mieszkania. Wylazłem z mieszkania, schowałem się na strychu, dlatego że ten strych był ciemny i duży. I to był duży teren. No i podniósł się tam ukraiński żołnierz. Zaczął sprawdzać ten teren. I właśnie w tym momencie jakby pomyślałem, że jeśli teraz się pokażę, no to on mnie może, on mógł mnie zastrzelić, nie patrząc dlatego, że miał automat. Po prostu chodziliśmy z nim w kółko.
On idzie, a ja idę z nim jakby jednocześnie. On odszedł. Patrzę w małe okienko. Trzy osoby widzę, w jaką stronę, do jakiej strony idą. I no jak tak, chyba ich było więcej, było słychać dużo więcej głosów. Rozumiem. Oni siedzą. Czyli pan jakby krok po kroku, tak samo jak pan trafiał w te kroki ukraińskiego żołnierza, tak? I chodził pan w kółko i w ten sposób on nie słyszał, jak pan chodzi. Tak, nie słyszał po prostu. I pan jest jak ten kradnący się ninja. Na następny dzień, gdy wyszedłem tam, to on mi powiedział, że wiedziałem, że tam ktoś jest. No i ja pomyślałem, no, że to było takie uczucie, że jeśli na osobę długo się patrzy, to ta osoba będzie wiedziała, że patrzą na nią. I ja wiedziałem, że tam ktoś jest. I ja mówię mu, no tam byłem ja. Chodziliśmy w takt. On ani kręcił się, ani nic, on na ludzie chodził. A pan był bez broni, tak? Albo z bronią. Bez broni, bez niczego byłem. Po prostu musiałem się schować, żeby mnie nie znaleźli. No i oni wyszli, wie pan, tam małe okienko, nawet nie okienko, jak tam gołębie. No dobra, rozumiem. Ja miałem tylko latarkę i lunetę. I ja znalazłem, to była no taka mała luneta. No i sprawdziłem wszystko. Oni stali bardzo blisko. I znów ja się wpełzłem do tego mieszkania. Tam zjadłem, miałem tam nocleg i postanowiłem, że no zobaczymy, co będzie. Niech będzie to, co będzie. No i idę sobie rano, widzę ich, a oni jeszcze mnie nie. I myślę, no żeby mnie, co mam zrobić, żeby nie trafić na snajpera. Dlatego, że no na pewno i miałem swój mundur, nawet nie przebierałem się. Dlaczego pan w tym całym mieszkaniu, w którym pan był, pan nie spróbował znaleźć jakiejś odzieży cywilnej, żeby przebrać się? Wydaje mi się, wtedy nie mógłbym usprawiedliwić szabrownictwa. Dlatego, że tak samo jak mi pracownicy SBU powiedzieli, że ja tutaj zabrałem tą bluzę sobie, tak? No widzę, że jakąś pan dobrą bluzę ma bardzo Sił Zbrojnych Federacji, dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zbyt dobra bluza. No zabrałem tą bluzę i zabrałem jedzenie. Czyli to można usprawiedliwić to jako próbę przeżycia. A nic nie przebierałem formy ani nic, w sensie mundur. Jakbym to wytłumaczył? Że co? Został na mnie mundur, no i zjadłem. Po prostu zamarzałem i było mi to potrzebne. Aha. No i tyle, idę i słyszę stój. I ja myślę, o, zauważyli. I myślę sobie, najważniejsze, żeby wie pan, nie było tak, jak widzę wroga, otwieram ogień do niego. Zauważył mnie. Oni mnie otoczyli. Miałem szczęście z patrolem. Gdyby byli inni żołnierze, którzy by próbowali mnie rozerwać. No wie pan, pilot, artylerzysta, może jeszcze jakieś tam, no pancernych, nie wiem, ale pilot i artylerzysta są to najbardziej znienawidzone istoty na wojnie. No jeszcze snajper. No nie wiem. No w zasadzie każdy żołnierz, do każdego waszego brata nasz jest gotowy zabić. Tak naprawdę żołnierze są bardziej powstrzymani niż cywile, czyli
Chodzi o to, że gdyby pan trafił do cywilów, którzy... to oni by mogli naprawdę pana rozerwać na części, a żołnierze nie, oni biorą do niewoli. Czyli ani do... nie chodzi o tych nazistów, obywateli, o których u was telewizja opowiadała, ale po prostu do zwykłych cywilów, którzy, którym umarli jacyś, jakieś rodziny, bliscy. U nas ostatnio była historia tutaj dokładnie na Paschę. Tata poszedł do sklepu po Paschę i w tym momencie do jego bloku przyleciał rosyjski rakiet i zabił żonę i małe dziecko i teściową. No i poszedł po Paschę, tak? No i chodzi mi o to, że gdyby pan trafił do takich ludzi w ręce, jest, to by było bardziej dla pana bolesne, ja tak myślę, niż do sił zbrojnych Ukrainy, dlatego że siły zbrojne jest to po prostu, no, porównuje swoją historię z historią tych, którzy trafili, z tych, których zatrzymali. No wie pan, różne historie tego, może to różnie wyglądać. No to wrócimy do pańskiej historii. Dobra, zatrzymali mnie. Tam był dowódca, który przez jakiś czas służył w Rosji i ja mu opowiedziałem swoją historię. On jakby dobrze mnie potraktował jak żołnierz, nie miał takiego, nie chciał mi na przykład kolan przystrzelić albo jeszcze coś, a żołnierze mieli takie coś. I ten dowódca, on jakby mnie bronił, czyli powiedział, no nie dotykajcie go. Pracownicy służby bezpieczeństwa przyjadą i zabiorą go. I on cały czas stał i czekał na pracowników SBU, żeby mnie oddać. A dalej pan wie, no. Dobra, to nie jest ciekawe. No, ale z panem, ja tutaj pamiętam, Jefrejter Iwanow po prostu, z panem, ci ludzie, którzy szli za panem. Oni uciekli, tak? Gdzieś? A co dalej z nimi było? Nie wiadomo. No dobra. Myślę, że mało kto będzie jej zazdrościł. No ale to ja tak myślę. No dobra, chłopaki. Widzę przed sobą dwóch chłopaków, nawet nie głupich, i nie czuję, że jesteście jacyś źli albo coś takiego w sobie macie, ale braliście udział, nie mówię, ktoś tam ładował, ktoś tam kierował, celował, nie interesują te szczegóły zbytnio, ale braliście udział w ostrzale, ostrzeliwaliście Ukrainę z rosyjskiego terenu. I dowolna rakieta między innymi mogła przylecieć do mnie na przykład, a ja jestem bardziej pewny, że jednak ta rakieta blisko spadała. Jak państwo czuliście się w momencie masowego zabójstwa, w którym braliście udział? No, zrozumienie przychodzi po. Wie pan, jak Grad 21 strzela? Ludzie widzą liczby, zwykłe liczby, a cele nie są koordynowane i nie wiadomo, jakie to cele. Czyli dostajemy liczby, widzimy suche liczby, jakby przez radio dostajemy te liczby i dowódca samochodu mówi liczby do celowniczego, przekazuje. Celowniczy naprowadził, a dowódca sprawdził. Jeśli pierwsza seria, nie wiem gdzie to idzie, do siły żywej albo nieżywej, no to druga seria, ja mogę na 100% powiedzieć, że druga była skierowana na rażenie siły żywej. To było... на поражение живой силы. Что-то уничтожалось, потому что это был залп с Украины. И вот тоже сотрудник СБУ спрашивает. И też мне pracownik СБУ pytał, как вы спите? Jak pan śpi? Я мог бы придумать еще одну сказку, что сплю плохо,
Ja mógłbym wymyśleć, a ja mu odpowiadam, że ja mógłbym wymyśleć tysiące jedną bajkę, że śpię źle. No ja nie widzę tego. Ale nie widzę tego. Ja nie widzę, to, nie to, widzę, co после nie widzę, co się dzieje po gradzie. To jest, to nie odpieczatuje. Czyli to się nie odbija w pamięci. To widzi baterię управления. To widzi bateria kierownictwa wywiadu artylerii. Być może, ale nie o to mi chodzi. Może to nie zostaje w pamięci, ale pan przecież rozumiał, że w tym momencie, że to jest seria strzałów po żywej sile. Tak, rozumiałem. Pan to rozumiał, a pan? Ja nie brałem udziału w tym. W drugim pan brał udział, a w drugim byłem obok wody. No dobra, pierwszy, drugi, nie wiem, role, ale państwo rozumieją, że to leci do ludzi, tak. I? No i jakie myśli macie? To mnie interesuje najbardziej. Jakie macie uczucia? No jakie myśli? No ja odmówiłem. Pan odmówił, tak? Powiedzieli nam, że będzie strzelanina. W nocy. Ja powiedziałem, że no nie będę strzelał. A dlaczego pan powiedział? No dlatego, że to jest inny kraj. Pan tak wprost powiedział, że pan nie będzie strzelał? No tak? I co? I pana powinni byli przecież wsadzić do więzienia i aresztować. Nie. Powiedzieli, siadaj, i ja siedziałem. I ktoś skierował, ktoś wycelował zamiast pana, tak, dowódca. Dowódca. A w drugim nie brałem udziału. Byłem w samochodzie lekarzy po strzale, źle mi się zrobiło. I nawet nie wiedziałem, że tam strzelają. Aha. Naprawdę, jefrejtor Iwanow, wie pan, gdy byliśmy w obozie, no jeszcze w Kursku, no to pytali nas, czy wiedzieliście państwo, że pojedziecie na Ukrainę. A ja powiedziałem i tak, i nie. Jak to? No mieliśmy te żarciki, że my jedziemy na Ukrainę, bla, bla, bla. Dowódca jakby kończył te żarty szybko, że nigdzie nie jedziemy i nic takiego. I byli takie grupki ludzi, że nie pojadę i tyle. Czyli nie będę brał udziału w wojnie. Z tymi ludźmi wszystkimi rozmawiali. I rzeczywiście jefrejtor Iwanow odmawiał. Jefrejtor Iwanow nie chciał z nikim wojować, na wojnę iść. Nie wiem, kto z tobą rozmawiał, ale mieliście rozmowy, tak? Tak, tak. Rozumiem, że to był ten. A kto rozmawiał? To jest bardzo ciekawe. Kombat. I co powiedział? No nie pamiętam. No nam nie mówili wtedy o Ukrainie. Nic specjalnego. Ale całe dowódca batalionu, nie baterii, tak. Nie mieliśmy roty, mieliśmy baterię. No dobra, gdybyśmy uwierzyli w to, że państwo mówią, no nie jadę na Ukrainę, no to chyba rozmowa miała być z tym związana. Ale nie mówiliśmy o Ukrainie, po prostu nam tłumaczyli, że my jedziemy w tym BTG, i że my jesteśmy żołnierzami, że my mamy rozkaz, że a najpierw rozkaz jest wykonywany, a później omawiany. Tak, nam tak to tłumaczyli. Rzeczywiście, to jeśli chodzi o tą kwestię, to nikt starał się nie używać słowa Ukraina. Czyli no, mieliśmy tutaj na przykład dwa namioty, tak? I my tam sobie żartujemy, jedziemy na Ukrainę, na wojnę i niby, że ja nie pojadę. I oczywiście ktoś z oficerów słyszy i wlatuje, wbija i mówi, co wy tutaj głupoty gadacie. Nikt nigdzie nie pojedzie, my odbywamy tutaj ćwiczenia, odbywamy kontrolne, jak to, marsz, no tak, i wracamy do miejsca stałej dyslokacji, do miejsc stałej dyslokacji.
No i ludzie byli, którzy mówili, ja nie pojadę, nie pojadę. No to z tych wszystkich, którzy mówili, że ja nie pojadę, nie pojechał tylko jeden. Tylko jeden miał tyle w sobie odwagi, żeby po prostu on usiadł i powiedział, że nie pojadę i tyle. No możecie mnie ciągnąć. To była jedyna osoba, która nie pojechała. Reszta... No i co z tą osobą się stało? Myśli pan, że go wsadzili do więzienia, aresztowali, albo co z nim się stało? Zagrozili mu zwolnieniem. Ale zwolnienie to jest nic. Myślę, że jak ktoś teraz z żołnierzy Federacji Rosyjskiej, no to jak powie teraz nie pójdę, to myślę, że na tym się nie skończy. A ja panu powiem i powiem wszystkim widzom, że mało tego, że ci, którzy odmawiają i oni kończy się tylko na zwolnieniu, naprawdę kończy się tylko na zwolnieniu, no to oni sami piszą jeszcze sądowe te, podają do sądu i odbywają się te, wszczynają sprawę sądową i o nie poza i o tym, że zwolnili go wbrew prawu. Dlatego, że operacja specjalna jest wbrew prawu, odbywa się i zwolnienie w związku z rezygnacji z tej operacji jest też wbrew prawu. I zwolnienie rosyjskich żołnierzy też... Ta rezygnacja z operacji specjalnej w zabójstwie ludzi rosyjskich to, no, to nie pociąga do żadnej odpowiedzialności rosyjskich żołnierzy, oprócz tego, że ich zwalniają. I to jeszcze, no, nie, i to też zależy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Rosja nie tylko ukrywa liczbę jeńców, nie tylko ukrywa liczbę zabitych. Dotychczas Rosja nie zabrała oficjalnie ciał z Ukrainy. Dmitrij Mikołajowicz nagrał filmik w Chłodniach, gdzie pokazał kilka twarzy i po tym filmiku wprowadził jakby rezonans społeczny i wreszcie wczoraj pojawiło się oficjalne oświadczenie z Rosji zabrać ciała. Ale Rosja nie tylko ukrywa to wszystko, oni próbują to wszystko, nie tylko próbują to wszystko ukryć, ale także próbują ukryć ilość tych ludzi, którzy odmówili. Ponieważ jeśli oni będą wprowadzali, wszczynali te sprawy kryminalne, będzie to oczywiście, będzie to, zainteresuje to szybko media. I znów będzie zamieszanie. I oni się tego boją jako ognia. Dlatego maksimum, co oni mogą zrobić, to zwolnić tylko. Nie, no pan dobrze mówi. Nie, to nie chodzi o to, że ja mówię, jest to fakt. Po prostu my nie możemy tego sprawdzić. No pan może mi nie wierzyć, tak, ale ja po prostu panu tutaj mówię o tym. Nie wiem, jaki był los Jefrejtora Iwanowa, a mnie najprawdopodobniej czeka więzienie po tym, jak ja wrócę. Dlaczego? No widzi pan, przeżyłem tam, gdzie nie można było przeżyć. Dlaczego nie można? Wcale cwaniak w ogóle. Widzę pana historię trochę pod innym kątem. W zasadzie pana zostawili i pan próbował, jest to no, zwykłe zachowanie osoby, pan chciał przeżyć. Pan sobie szukał jedzenia, było panu zimno, tam pan szabrował albo nie szabrował, tam wziął w dług, ukradł panu, wziął pan, wypożyczył, wziął pan od nas jakieś tam jakąś bluzę. No i gdyby popatrzeć na to logicznie, skorzystać z logiki. Nie, ja patrzę z innego punktu widzenia. Mój samochód został zniszczony, moja broń została zniszczona. Tak, ja przeżyłem.
пытался вернуться в свои войска. И не пробовałem wrócić до своего войска. Dlaczego pan nie spróbował? Od razu... Dlatego, że on teraz nam opowiedział, że chciał uciec do Norwegii. I tylko za to mogą go wsadzić do więzienia. Długo ci trzeba to tłumaczyć. A jeśli bez Norwegii, to zestrzelili panu samochód. Pan był ranny. Ukrył się, żeby nadać sobie pierwszą pomoc medyczną. No ale w tym nic takiego nie ma. No to dlaczego po niego nie przyjechali? Szukać swoich przecież. Przecież jest to zwykła sprawa. No dlatego, że ich rozbili i oni nie mogli nigdzie pojechać. Nasi zajęli pozycję. No i tyle. Nie ma za co wsadzać pana do więzienia. Nie, no nawet jeśli za fantazję o Norwegii, tak? No, główny finał tej całej historii będzie taki, jeśli zostawimy te wszystkie szczegóły, to nie mnie ja nie zostałem znaleziony, tylko mnie znaleźli. Ja znalazłem jednostkę sił zbrojnych Ukrainy i ja ich znalazłem. To nie oni mnie znaleźli. Czyli ja już napracowałem sobie na więzienie. Czyli po tym, jak przyjadę do Rosji, od razu mnie zapytają, dlaczego. Przecież nie będę... No wtedy nie byłem głodny, chociaż nie miałem sił. Ja powiem tak, mam wagę ponad 120 kg, to znaczy tyle ważyłem. Teraz rzeczywiście schudłem. Siedziałem w samochodzie i brzuch podpierał kierownicę. Czyli w tym momencie nie miałem sił. Zjadłem, pojawiły się siły oczywiście, ale ja poszedłem i ja się poddałem. Jest to już zdrada. Stop. Zdrada czego? Jak nam powiedzą nasi pracownicy FSB, to jest zdrada ojczyzny. Ale na czym to polega? Co pańska ojczyzna robiła na Ukrainie? Panu nie powiedzą może pracownicy FSB? No jest, dla mnie pracownicy FSB jest to tak taka organizacja, którzy mają to gdzieś. Aha, no to jeśli mają to gdzieś, to możemy nie mówić nawet o tym, możemy nie prowadzić tej dyskusji. Jeśli oni będą chcieli pana wsadzić, to wsadzą, to jest prawda, ale chodzi mi o to, że jeśli popatrzymy na to logicznie, albo prawnie, to pan przecież nie ogłaszał wojny. Co pan zapomniał na Ukrainie i w ogóle dlaczego pan zapomniał na Ukrainie jako żołnierz Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Też niezbyt to jest to jasne. Dlaczego pan nie mógł się poddać i znaleźć... Ponieważ pan nie zrozumiał, co z panem się dzieje. Też nie jest to jasne. Działania pana... Można było wcześniej się poddać przecież. Pan był w otoczeniu sił zbrojnych Ukrainy. Pana mogli po prostu zabić. Jeśli pan chciał emigrować, no to... To mógł pan się poddać wraz z jednym z... Pan by mógł poddać się z jedną sztuką właśnie tego sprzętu. Oficjalnie jest to podpisane przez prezydenta Ukrainy o tym, że ci, którzy się sami poddają, o tym, że dostają... Ci, którzy się sami poddają ze sprzętem, dostają... Za ten sprzęt dostają odpowiednie sumy pieniędzy. Między innymi w przypadku pana rozumiem, że pan mógł się poddać wraz z czołgiem i dostać 100 tysięcy dolarów. Szczerze, wydaje mi się, że nie potrafiłbym. Nie wiem, czy pan mógłby, czy nie mógłby pan, ale mógłby pan przyjechać i poddać się wraz z czołgiem, dostać 100 tysięcy dolarów i obywatelstwo jakiegoś innego kraju, Norwegii na przykład, całkiem.
Czyli to jest oficjalnie podpisany dekret przez prezydenta Ukrainy. Proszę, pilot może przylecieć, wylądować samolotem i dostać 1 milion dolarów. No z czołgiem też nieźle, 100 tysięcy, no też chyba nie jest tak źle, na pierwszy czas panu wystarczyło. No logicznie, rzeczywiście, ja nie wierzę w nasze organy, nasz system. A chce w ogóle pan wracać do Rosji? Jak bardzo? No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo ciężko. Z jednej strony chciałbym zaryzykować, a z drugiej strony co na mnie czeka? Aresztują pana, ale dlaczego? No drugie pytanie. Wie pan, to jest jak... Jest tak zwana ojczyzna i że ta ojczyzna niby jest i możesz się przemieszczać w Rosji z jednego do innego punktu, ale nadal czujesz... Ja na przykład przez jakiś czas mieszkałem w Niżnym Nowgorodzie, ale przy czym ciągnęło mnie gdzieś na północ. No i to było niewytłumaczalne. Zawsze wracałem na północ. I teraz mam takie samo uczucie. Do Rosji z jednej strony nie mogę pojechać. Zamknę okno, a w komentarzach napiszcie... dlaczego zabiłem kotkę. To była kotka. Zamknęli okno, dlatego żeby nie było słychać kotkę. Teraz zniszczyłeś kotkę, dobra. A z drugiej strony to jest mój dom. Jakby, no, północ to jest mój dom. Nawet gdybym pojechał do Norwegii, no to ja chciałbym mieszkać w mieście Kirkenes. Znajduje się to na granicy z Norwegią. Rosja, Norwegia. Rozumiem. Chce pan wrócić do Rosji, konkretnie w to miejsce, dlatego że pana ciągnie do tego punktu i uważa pan, że to jest pana ojczyzna. I pan się tam czuje komfortowo, tak? Ja jestem obywatelem północy. Moim domem jest, widzi pan, gdy mnie pytają, czy chcesz wrócić, ja mówię albo nie, albo ciężko jest mi odpowiedzieć. Nie mogę powiedzieć na pewno tak. Jakby pan popatrzył na koncepcję, gdyby w Rosji znieść tą całą władzę, którą rządzi to całe FSB, którzy mogą za nic człowieka wsadzić do więzienia, a później po prostu wrócić sobie na północ. Tak? No to wtedy tak, oczywiście, że tak. No, nie mam wątpliwości. Wtedy bym wrócił do swojego kraju, do miejsca, gdzie ja się urodziłem, gdzie ja przeżyłem większą część życia. Miejsce, gdzie praktycznie wszystko wiem o tym miejscu. Jest to mój dom. Rozumiem. A wie pan coś o batalionie Swoboda Rosji, Wolność Rosji? Nie słyszałem o takim. Dobra, chłopaki, co chcecie powiedzieć innym żołnierzom, których teraz wysyłają? No co chcę powiedzieć? No nie jedźcie tutaj tyle. Jeśli naprawdę jest tak, jak pan powiedział, jak ta osoba odmawia i nic mu za to nie grozi oprócz zwolnienia, to jest drobnostka. Nie pojadę. Przypominam człowieka, nie pamiętam, nie powiem, jakie ma nazwisko, ale powiedział, że nie pojedzie i tyle. I jeśli rzeczywiście ta taktyka działa, to może zrobić każdy żołnierz. Nie pojadę i każdy. Zostawcie, no musicie mnie ciągnąć na siłę. Jak powiedziała jedna osoba, mogą wsadzić nawet 100 000 osób. 2000, ale 100 tysięcy przecież nikt nie wsadzi do więzienia. 200 tysięcy nikt nie wsadzi. No właśnie o to chodzi, że dlatego oni nie wszczynają tych spraw, dlatego że oni rozumieją, że jeśli oni będą wszczynali te sprawy, to 100 tysięcy nie da się tego schować. Dlatego oni po prostu zwalniają. A w ogóle teraz macie, nie wiem, czy to jest nowe pojęcie, czy stare,
Ale macie taki jakby krótki kontrakt. Zbierają, że tak krótko, no to zbierają bezdomnych z ogłoszeń. Absolutnie uproszczona sprawa. Czyli może iść kto chce, dostajesz kontrakt, dostajesz tyle, a tyle pieniędzy, jeśli będziesz miał szczęście, no to kompensację i idziesz na, jedziesz na wojnę na Ukrainę. Dlatego, że mobilizacja się nie udała. Oprócz tego, że ludzie mogą poskakać tam z flagami, wszyscy jakby za tą operacją specjalną. Okazało się, że tych, którzy chcą jechać na wojnę, nie jest ich zbyt dużo. Jeśli rzeczywiście oni teraz robią te krótkotrwałe kontrakty, to oznacza, że duży procent żołnierzy Sił Zbrojnych Rosji, żołnierzy, to znaczy, że rzeczywiście odmawiają, to znaczy, że oni nie mają, nie mają żołnierzy, których można wysłać, czyli oni rozumieją, co się dzieje. Ja mam pytanie. Pan powiedział, że pan nie ma nic przeciwko zmiany władzy w Rosji. Czy ja dobrze zrozumiałem pana odpowiedź? Władimir wspomniał o Legii, o Swoboda Rosji. Pan powiedział, że pan nie wie, czym jest to. Legion... No to czytam panu. Legia Swoboda Rosji jest to legia uformowana głównie z rosyjskich jeńców, którzy przeszli na stronę Ukrainy. Uformowany 5 kwietnia 2022 roku. I do tego mam pytanie do pana logiczne. Trzeźwe pytanie. Jeśli pan tak trzeźwo ocenia to, co się dzieje, czy pan by chciał, czy chciałby pan wejść jakby w działania wojenne, żeby jeszcze wyzwolić Rosję? No wydaje mi się, że teraz czuję się jako zdrajca ojczyzny, a Chyba nie jestem gotowy strzelać ani do waszych, ani do swoich żołnierzy. No to wychodzi na to, że pan jest gotowy i pan czeka na zmianę władzy. Ale jakiś wysiłek do tego wystosować pan nie chce. Czyli to jest udział pasywny. Czyli jestem za tym, żeby nadeszła zmiana, ale ja postoję i poczekam. Ja za zmianą, no ja postoję ze strony. No przecież w tym samym czasie takich samych jak pan wsadzają za nic, ogłaszają ich dezerterami. Zatrzymują ludzi setkami za to, że oni wychodzą na akcję, za pokój, za to, żeby tego wszystkiego nie było. Wsadzają do tych wozów policyjnych, wsadzają... Tam w ogóle u was jest taki reżim totalitarny, gdzie ludzie w ogóle nie mają wolności słowa. Nie no, pan ma rację. Tak, jest to bardzo skomplikowane pytanie. Niech pan się zastanowi. Teraz będziemy znajdowali się w tym miejscu jeszcze przez jakiś czas, jeszcze kilka dni. I ja myślę, że naszych możliwości z Władimirem nie zabraknie, żeby powiązać tych ludzi z Legią, z dowództwem tego Legionu, z tej Legii. Jeśli pan przejawi inicjatywę wstąpić do tej Legii i tam będą na pewno poligrafy, a będzie ćwiczenie, będzie szkolenie. Dlatego niech pan się zastanowi, a tam już będzie wiadomo. Dobra, to jest rzeczywiście skomplikowane pytanie, tak od razu nie odpowiem. No dobrze, nie musi pan. Nie no. Dobra, powinniśmy jeszcze zadzwonić do Iwanycza, do rodziny Iwanycza. Przepraszam pana, po prostu zatrzymuję. Tak, halo? Nazywam się Dmitry, jestem dziennikarzem z Ukrainy. Obok znajduje się pani syn. Jeśli pani chce porozmawiać, to powinien...
znowu. Potrzebuję pozwolenia na nagranie, publikację. Kim pan jest? Dziennikarzem jestem dziennikarzem Dmitrij. Teraz przeprowadzam wywiad z pańskim synem, pani synem. A jak to? Jak pan przeprowadza z nim wywiad? Pan, niech pan się przywita. Halo, mamo. Słyszysz mnie? Sasza, cześć. Zgodź się. Jeśli pani chce porozmawiać z synem, to potrzebujemy pozwolenia od pani. Dobrze, chcę rozmawiać. Czy wydaje pani pozwolenie na nagranie tej rozmowy? A czy to jest obowiązkowe? Tak, jest to obowiązkowe. Jest to taka jest reguła. A pan jakim jest dziennikarzem? Jestem ukraińskim dziennikarzem. Niezależne wydawnictwo. A nie? No dobra, nie to nie. Do widzenia. Trzeba było... To ja musiałem powiedzieć, ale ona słyszała przecież pana głos. Jak pan myśli, dlaczego mama nie chciała rozmawiać z dziennikarzem, wydać pozwolenie na rozmowę z panem, na nagranie? No przecież wszystkie te rozmowy, które się odbywają, pan jest w niewoli, nie? No i przecież wszystkie te, wszystko to się nagrywa i tak. Nie wiem, my wczoraj nie mówili. Nie wiem, wczoraj rozmawialiśmy z nią i tam było też nagranie, ale tam nie uprzedzali nas, że będzie nagranie. Aha, nie uprzedzali. Czyli lepiej nie uprzedzać. No dobra. No to ja nie mam pytań w takim razie do pana. Putina pan szanuje? Nie. Nie. Nie wiem. Tak, nie znam, jak to. No jak to pan nie wie? Albo pan szanuje, albo nie szanuje. Nie wiem, nie. A przed początkiem operacji specjalnej, jakie mieliście opinie o siłach zbrojnych Ukrainy? W Rosji? No, teatralne wojsko Rosji. Teatralne wojsko Rosji. Foto wojsko. Nie mamy ani przygotowania, ani nic. Jesteśmy bardziej aktorami niż żołnierzami. Nagrywają nas na filmikach, robimy sobie zdjęcia, robimy z samochodów, tak, w tym stanie ćwiczeń. Powinna przyjechać ta osoba, która sprawdza, to ten samochód powinien wyglądać jak nowy, wyglądać. I ja to wszystko potrafię robić. I jesteśmy teatralnym wojskiem Rosji. Ale pan potrafi ze złego samochodu zrobić wizualnie nowy, tak? Potrafię z tego brudnego samochodu zrobić wizualnie nowy. Mam wspaniały nawyk, żeby to zrobić, nawyki, czy umiejętności. A tak rzeczywiście to ten samochód nigdzie nie pojedzie. No tak, rzeczywiście to ten samochód nigdzie nie pojedzie. Chociaż ja jestem kierowcą, mechanikiem i jeśli ktoś mi da części, to ten samochód nawet pojedzie. Będzie wyglądać jak nowy i będzie jechać jako nowy. Ale części nikt nie wyda i nie pojedzie. A co z tym drugim wojskiem światu? Czy to odpowiedź pana to jest teatralne wojsko? Osoba, która powiedziała, że to jest drugie wojsko światu, albo nie był w tym wojsku, albo oglądał te filmiki, na których byliśmy nagrywani. Czyli to jest pokazowe wszystko. Jest to pozarstwo. Pan sam widzi, jak walczy nasze wojsko. Jak bezsensownie odbywa się dowództwo. Jak bezsensownie działa dowództwo. Ludzie nie wiedzą, jakie jakości jest nasz sprzęt. Ale przy czym mówią, że jesteśmy drugim wojskiem na świecie. U nas ludzie strzelać nie potrafią. Jak oni w ogóle mogą być żołnierzami? Ja nie potrafię strzelać. Czyli pan kontraktowiec i pan nie potrafi strzelać? Jak to? Wiem, jak to się robi, ale tutaj jest strzelba, tak? No jest cel 600-800 metrów. I 15%, że ja trafię do tego celu. Mogę się usprawiedliwić przez to, że jestem kierowcą. I rzeczywiście, jeśli chodzi o część tą jako kierowca,
to ja mogę odmiennie jakby przejść przez to szkolenie jako kierowca. Motor, jeśli to znakomy mnie motor. Jeśli to jest silnik, jeśli znam ten silnik, to rozbiorę go i mogę zebrać z powrotem. Ale przy tym wszystkim i tak muszę jakby potrafić strzelać, a ja nie potrafię tego robić. Ja mogę? Mogę jakby to powiedzieć, ale przecież potrafi pan do innych strzelać. Za swoją dywizję, za sąsiednią dywizję. Za swoją dywizję, za sąsiednią dywizję. Mogę powiedzieć, jakie jest moje jednostce. O, oni nie potrafią strzelać. W innych jednostkach, gdzie byłem na służbowych wyjazdach, widziałem, jak to się dzieje. Nic nie potrafią. Tak samo fotowojsko. Tak samo pokazowo to wygląda. Jeździłem na ponowne przygotowanie. Miałem przejść szkolenie z Kamazu na tak zwaną szyszybułgaz. Mieli go jakby przejść szkolenie na to. 56 chyba. Jak odbywało się to szkolenie? Tutaj masz plakat. Patrz, jak wygląda plakat. Przecież jesteś kierowcą, potrafisz wszystko. No i tyle. Przygotowany, tak? No i pan jest przygotowany. No i to nie są żarty. To nie jest to... Ja tutaj nic nie wyolbrzymiam. Tak to wygląda. A ile było z tej dużej kolumny pana sprzętu, ile było tam sprzętu zniszczonego? 6, 7, 10 jednostek. I co? Ale zniszczonych. W kolumnie jechało, tak? Zniszczyli 3 sztuki sprzętu. 2 BM-21 Grad, Kamaz. Zniszczyli. A dzisiaj, tak jak mi powiedział pracownik policji, o ile dobrze rozumiem, to była policja. Miałeś szczęście. No powiedziałem kryptonim. Topol, mieliśmy kryptonim. Powiedział, że w tej samej nocy, tą samą nocą twoja kolumna została zniszczona w całości. No nawet Iwan mówi, że podszedłeś do naszej amunicji, tak? I to już... To było ukraińskie wojsko. Zniszczone było. Tak, prawie całą amunicję zniszczyli. Kambri zginął. A jaki Kambri miał tytuł? Pułkownik. Pierwszy samochód też został zniszczony. A nie, pierwszy batalion taktyczny został zniszczony, drugi batalion nie wiem jaki go spotkał los. A jak z papierków wynika, no w ogóle każdy BTGR to jest jakby coś, to jest jakby ten batalion to jest taka mała, mocna armia. A dlaczego pan zdjął mikrofon krawatowy? Nie, to chyba mój mikrofon. Nie, no dobrze, będzie słychać. Myślałem, że pan się skończył. Nie. Nie, po prostu jak my jak dzwonimy, to zatrzymujemy się. Dobra, nieważne. W teorii po bumagom BTGR to malinka armia. No, na papierach to jest niewielkie wojsko BTGR. Niewielkie wojsko gdzieś to jest ponad 1000 ludzi. Tam jest czołg, tam są czołgi, artyleria. Snajperzy, samochody, jest to niewielka armia, która, jeśli wierzyć, że to jest drugie wojsko świata, to jeśli to jest drugie wojsko świata, to wojsko powinno spokojnie wziąć, podbić konkretnie dowolne małe państewko po Europie. A jak pan widzi, faktycznie nie jesteśmy w stanie przenieść się nawet z jednego punktu do innego, dlatego że po prostu brakuje paliwa. Po prostu samochody są zepsute, są stare. Dlatego że są one wysmarowane tym paliwem, jakimś lakierem. Wyglądają cudownie.
Mają tam 4-5 tysięcy przejazdu, jakby kilometrów. A ile tak naprawdę przejechały, to nie wiadomo. Dlatego, że my cały czas jakby skręcamy ten przebieg, żeby dowódcy, jakby powiedzieć, żeby oni przykryli swoją dupę, że skąd się bierze ten przebieg. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nie ma zdjęć? Jak to... W sensie, coś u ciebie się zepsuło? No to musisz napisać w takim razie prośbę o część. Jeśli piszesz prośbę o część, no to ci mówią, że to nie mogło się zepsuć przecież. A jeśli się zepsuło, to jesteś winny, to ty musisz kupować. Przecież jest to po prostu surowiec, jest to część. Jakby no przyszedłeś, nie masz czasu, no kupujesz. Nadszedł czas, kupuj. I teraz tak tam wam tutaj państwu opowiadam i nawet jeśli jakiś rezonans się odbywa w tym wojsku, jakiś, no nie wiem, zły pułkownik albo generał dowie się, no usłyszał ze strony tą całą historię, przyjdzie do tego rembatu i powie, jak to nie ma części. I części się znajdą, wszystko się znajdzie od razu, wszystko to jest na bilansie. Ale to nie jest wydawane. Wie pan jak co to znaczy dostać w rembacie część, nawet jakąś małą część. Przychodzisz, dajesz im kawę i być może on poszuka tej części, być może. Zabierze kawę ci, ale nie wiadomo, czy znajdzie ci tą część. Byłem w sankt-peterburskich jednostkach, niżegorodzkich jednostkach, w rostowskich. A dlaczego pana, co pana tak rzucało wszędzie? Szczerze, szukałem pracy. I ktoś mi powie, że można mieszkać na 25 tysięcy rubli. Ja nie mogę żyć na 25 tysięcy rubli. Ja prostu, no. Ale ja nie potrafię mieszkać na 25 tysięcy rubli. Po prostu nie wychodzi. Chcę zjeść coś, chcę kupić sobie motor, chcę, żeby mój samochód jeździł i chcę, żeby jeszcze coś zaoszczędzić dla siebie. Wiemy, że przed tą rozmową pan powiedział, że pan był wychowywany przez babcię, dobrze? Tak. Czyli nie chce pan do rodziców dzwonić, dlatego że pan nie rozmawia z rodzicami w zasadzie, tak? U nas to jest słaba związek. Mamy bardzo słaby kontakt. Rozumiem. No to może pan dalej opowiadać. Jak takowy, kto to skaże, kto iść, zawsze znajdzie. No, jako tak, no to ktoś powie, że ten, kto szuka, ten zawsze znajdzie. Szukałem różne prace. Tam, gdzie rzeczywiście można coś zarobić, ale to nie jest, to jest poza prawem. Pracowałem jako zabezpieczyciel niedługo. I jeśli chcesz zarobić jako ubezpieczyciel, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, to trzeba kłamać, trzeba oszukiwać. Z ubezpieczeniem, ile, nie wiem, czy mogę to powiedzieć na filmiku tutaj, ale sposobów, żeby oszukać z ubezpieczeniem jest bardzo dużo. Ja myślę, że nie trzeba. Wszyscy, którzy wiedzą, to wiedzą. Przecież powiedział pan, że był pan w różnych jednostkach. No to były służbowe wyjazdy. Aha, dobrze, rozumiem. No, rozmawiamy z różnymi ludźmi, porównujemy nasz byt. Dla swojej jednostki ja dostaję bardzo dobrze mi płacą. Jest to główna przyczyna, dlaczego my tam odbywamy służbę. W porównaniu do innych żołnierzy dostajemy niezłe pieniądze. 25 tysięcy. Jest to średnio. 25-30, ja na przykład dostaję 56 tysięcy.
No, to nie jest źle. No, to jest dobra pensja. Taką pensję mało kto z innych żołnierzy dostaje. I to dostają północni żołnierze z północy. Na Dalekim Wschodzie nie wiem. I nie wiem, być może jakieś wojsko specjalne. No i tak czasami nas pytają, żołnierz, dlaczego ty jesteś na służbie? Dlaczego odbywasz służbę? No mówię, emerytura, pensja, ulgi socjalne. I oni po prostu zaczyna im krew zalewać. I mówią, dlaczego tak, jak to się dzieje? A ja mówię, no przecież jest to prawda. Tak to jest. To inny mi kontraktowy będzie opowiadał mi bajki o tym, że nawet gdybym dostał 5000 rubli, to ja bym nadal wykonywał swoje wszystkie zadania tak samo. Tam doprowadzać te samochody do idealnego stanu, tak samo zrzucałbym się do kasy, coś tam chować, coś ciągnąć, no te wszystkie machlojki. Nie? Nie, oni wszyscy są na służbie dla pieniędzy. A ile z pana jednostki pojechało tutaj sprzętu? No zakładam, że no w ogóle na oko. U nas na przykład tutaj 300 jednostek sprzętu. Wyjechało tutaj tak samo. Zakładam, że ponad 300 jednostek sprzętu wyjechało. Praktycznie co było, wszystko co było w jednostce, wszystko pojechało. Oho. Dwa BTGR-y to jest praktycznie... To jest 70% całej jednostki. Zostali tylko żołnierze poborowi i odpowiednio tam dowódca jednostki. Ale sprzętu już praktycznie nie zostało, albo został jakiś sprzęt, który nie jeździ. No praktycznie nic nie zostało. Dlaczego pytam? Dlatego, że ja jako obywatel Ukrainy, ja mam tylko jedno pytanie. Czy macie jeszcze dużo tego złomu, który my musimy rozwalić, żebyście dali nam spokój? I to tyle, co mnie interesuje. I to pytanie interesuje wszystkich naszych widzów. Ile macie tych Urałów tam, gradów? Ile możecie jeszcze nazbierać tego złomu, żebyśmy wiedzieli przynajmniej... Przecież nie ogłosiliście nam nawet wojny. Jak faszyści o 4 nad ranem. Tak, tak, tak. Mogliście nam powiedzieć wcześniej, tam 3 miesiące wcześniej, no to, że my was zaatakujemy, to byśmy przynajmniej kupilibyśmy sobie naboje, pociski jakieś. Tak, faszyści, no oczywiście o 5 nad ranem zaatakowaliśmy. A, pan o 5 strzelał, tak? Tak, tak. Ja brałem udział właśnie w tym ostrzale. Aha. No jest to historyczne. Tam, gdzie strzelaliśmy, brałem udział, nie wiem, jak to nazwać, ogłoszeniem wojny albo próba zmiany władzy. Państwo nie ogłosili wojny. Myśmy wstaliśmy w nocy, doczekaliśmy się głębokiej nocy, czyli wcześniej wycelowaliśmy i położyliśmy się spać. W nocy nas obudzili, czyli od wieczoru pan już wiedział, że trzeba tam coś nacisnąć, tak? Byliśmy w samochodach. Powiedzieli nam, że to będzie strzelanie kontrolne i że tyle. Okazało się, że to nie były strzelby kontrolne. To był pierwsza seria strzałów, który spadł na teren Ukrainy. Która spadła? Gdzie spadła, nie wiadomo.
No i jak powiedzieli, kazacza łopań chyba zniszczona. Zielone punkty mostu, ja смотрел, пока вы рассказывали, моста там я не увидел никакого. No, to jest miejscowość i most, sprawdzałem ten most, o którym pan mówił, nie zobaczyłem tam żadnego mostu, ani strategicznego obiektu, ani nic, jest tam mała rzeczka. No może pracownik SBU nie będzie mi mówił o wszystkich prawdach, no oczywiście na 100%. Powiedzieli mi to, co usłyszałem, oczywiście, coś zniszczyliśmy, coś nie doprecyzował. No, grad rzeczywiście jest to siła niszcząca. 6 gradów było z jednej strony, 6 z drugiej strony, po środku jeszcze 6 i jeszcze haubice. 18 gradów i po 18 gradów wyładowaliście w całości? Tak. A ile w jednym gradzie? 40. 40 pocisków. 18 na 40 jest to... To jest przecież 800 rakiet wysłaliście. Jest to wszystko, co się działo z Ukrainą pierwsze 2 tygodnie albo nawet więcej. Bombardowali wszystko i w Kijowie. Wszystko się trzęsło po prostu, wszystko. 800 rakiet. Częściowo Czernichow, Czernichow, Mariupol w całości. Tutaj osoba mówi o 800 rakietach ze strony Rosji, a Rosjanie nam opowiadają w komentarzach, że strzelają, że my strzelamy sami do siebie. No i tutaj właśnie na filmiku mamy 2 osoby, którzy strzelali, uczestnicy pierwszego ostrzału, tych porannych ostrzałów 24. No to pytanie. Ile jeszcze złomu zostało w waszym drugim wojsku na świecie zostało? Wydaje mi się, że te z północy rozbiliście. W sensie północ chodzi o jednostkę północną, tak. Tam chyba już nic nie zostało. A co jest na zapasie, na balansie, no to też nikt nie o tym nie wie. A w jakim to jest stanie, może pan powiedzieć? No z plotek mówią, że to jest nowe, ale według innych plotek to mówią, że to są takie same maszyny, jak my mieliśmy, tylko zakonserwowane. Czyli one po prostu są obmazane tym olejem i powiedzieli nam, że w idealnym stanie, a w zasadzie mogą dobyć te same, ten sam złom. Czyli to, że to jest zakonserwowane, to nie znaczy, że można podejść, odpalić i pojechać. Nie. A traciliście samochody przez to, że one się psuły wam po drodze? Oczywiście. Mój samochód, no, przykładowo. Gdy wyjechaliśmy, pojechał mój samochód i wybiło... kurczę. Wyrwało. Teraz mówię, co wyrwało. Głowice cylindru wyrwało od razu, jak pojechaliśmy. No ale przecież mówi pan, że pan jest takim majsterkowiczem, że pan może wszystko naprawić. No to jest pierwszy samochód. No ale jak ja mam w drodze tą głowicę zastąpić? No tak. No to jak pan wyjechał na takim zepsutym samochodzie? No zastąpili, dostałem inny samochód. Aha. Jest to jeszcze, to było jeszcze na północy. Wyjechaliśmy dopiero. No i tyle. Samochód był, nie dało się go już naprawić, a to się stało chyba prawdopodobnie, że przez to, że jakiś dureń coś tam wyregulował klapan i zrobił to źle. I to napięcie jakby było na co innego. Wyrwało głowicę. Wydali mi drugi samochód.
Jechałem, jakoś tam jechałem, a hamulce przez, za drugim razem działały. Tam już wybiło forsunkę. Tam już wybiło forsunkę. Co to jest? Dyszę wybiło. To można zrobić w pucie. To można już naprawić w drodze. Kupiliśmy dysze, jakieś łopatki dodatkowe, jakieś przewody. Kupił pan w zwykłym sklepie? No, w zwykłym sklepie w mieście Orsk. Kupili w obycznym magazynie? W obycznym magazynie w городе Курск. W Kursku kupili. Kupiliśmy to i ja to zastąpiłem. I maszyna opäť сюда заехала. I znów wjechałem samochodem tutaj. Takie połomki można ustawić. I takie, no, takie rzeczy są jeszcze do naprawy. Nie, no gdybym głowicę dostał, to bym głowicę też wymienił. Ale znów wyregulować te... wymiana zaworu, ja bym tego nie zrobił. Nie zrobiłbym tego dobrze. Taka ta technika. No i to jest taki sprzęt właśnie. Tankisty o czym rozkazali. Pancerni dużo opowiadali, na przykład jeśli... Na przykład nasz samochód, po tym jak kończyło się paliwo, to nasze samochody stawały. No to inni jeńcy... Jak im kończyło się paliwo, to kolumna stawała i kolumnę zniszczyli. Przez to, że brakuje zabezpieczenia. Tak samo jak racje żywnościowe. Ktoś miał rację żywnościową z 2015 roku. 2015 rok. 7 lat temu. To nie pan? Nie u was to było? Nie. A mieliście wystarczająco racji żywnościowych? No nie wiemy, jaka była ilość. Dostawaliśmy 2-3 razy, ile dostaliśmy. No tak. Głównie mieliśmy swoje jedzenie. No tak. My tam, gdzie mogliśmy, to robiliśmy zakupy. W sklepach zwykłych, tak? Państwo się zatrzymywali, jechaliście i kupowaliście tam. Iwanycz mówi Malinówka, a ja już nie pamiętam. Pamiętam wieś Nowa Aleksandrowka, od którego odjechaliśmy i już w sklepie robiliśmy zakupy. I to była Malinówka. To było przed Malinówką. No poszliśmy teraz do sklepu, zrobiliśmy zakupy, tak? I po prostu wszyscy mają jedzenie. No dobra, czyli podsumowując, sprzęt, który, no nazwijmy to pierwszą falą, który mieliście, pierwsza fala, wszystko co mieliście to rzuciliście, tak? Jeśli tam gdzieś jest sprzęt, to pan nie wie, albo to jest nowy sprzęt, albo zakonserwowany. Jeśli jest zakonserwowany sprzęt, to nie wiadomo, czy pojedzie ten sprzęt, nie wiadomo. A jeśli chodzi o skład osobowy, z pana jednostki ile wjechało? Tak. No gdzieś chyba większa liczba tych kontraktowych. Skoro w części człowiek? Przypuszczam, że od 4 do 6 tysięcy. Wydaje mi się, że w jednostce od 4 do 6 tysięcy było. No ale to nie jest dokładna liczba. Jednostka. No to jest taka jednostka. No to jest jednostka, ogromna jednostka. Nie mniej dwóch. Ponad 2000 wyjechało, no powiedzmy 3000, żeby na pewno, 2-3 tysiące wyjechało. Czyli zostali żołnierze, zostali poborowi. Zostali oficerowie, kontraktowcy, jak ich tam nazwać, którzy dokonują nadzoru. Żeby tam sztab coś... No przecież poborowy nie może istnieć autonomicznie. No tak. Ma starszego, ma dowódcę. No i tacy ludzie zostali. No i prawdopodobnie no większość naszej jednostki jest zniszczona. Pierwszy BTGR w całości było zniszczone. To los drugiego BTGR, nie wiem jaki był los.
Nawet jeśli to ten BTGR został zniszczony, to już koniec. Jednostka nie jest zdolna do walki. Tam nie ma nikt tam nie może walczyć jakby. No dobrze, rozumiem. Ostatnie pytanie, dlatego że no jest to proste pytanie. Jak pan może ocenić działanie naszych sił zbrojnych? No zakładam, że państwo nie tylko robią zdjęcia, dlatego że artyleria strzela precyzyjnie. Co do walk z automatami, to nie mogę powiedzieć nic o tym. Nie brałem udziału w tych walkach, nie wiem jak to się odbywało. Mogę powiedzieć tylko o waszej artylerii. No, jest precyzyjna. Strzela bardzo precyzyjnie. Niszczy kolumny, strzela nie obok. Czyli tam dokładnie, tam są ludzie, którzy potrafią. No ja oczywiście też mogę nakierować gradem, bo jak dostanę liczby. Ale ja nie będę rozumiał sensu tego. A z tego, co rozumiem ze strony ukraińskich żołnierzy, jak to? To są ludzie przygotowani. Czyli jak mi inspektorzy powiedzieli mi, no kraj znajduje się w stanie walki przez 8 lat wojny. I widzę, że te 8 lat jest to... Dobrze minęły. Ludzie się przygotowywali i ludzie potrafią. Nie, no nie przygotowaliśmy się, my walczyliśmy. No tak. No, wojna nas przygotowała i naszych żołnierzy. Czyli to są żołnierze z doświadczeniem. Ja na przykład nigdy nie słyszałem strzelaniny auto. Nie widziałem, jak wygląda taka strzelanina z automatów. No i gdy mnie pytali pracownicy SBU, to pytali, czy bałeś się? A ja mówię, no spanikowałem. Przecież nie będę mówił, że w ogóle nic nie odczułem. No tak samo jak większa część żołnierzy, wszyscy byli przerażeni. Dlatego, że oni nigdy nie strzelali, oni nie widzieli. No oczywiście nas przygotowywali do tego. Oczywiście my przecież nie walczyliśmy z górnikami na Donbasie, a z tak samo z rosyjskim sprzętem i z wyrzutniami rakietowymi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego inne pytanie, dlaczego jak państwo wchodziliście na Ukrainę, to państwo nie wliczyliście tego. Nie uwzględniliście tego. Dlaczego rosyjskie kierownictwo nie może zastanowić się nad tym, że pomyśleć sobie, że tutaj nikt nie czeka na was z chlebem i solą? To jest pytanie. No jest to propaganda. Nasza propaganda głosi, że jest tylko Rosja, a wszystkie inne kraje są złe. Za Ukrainę, oczywiście. Ну, я редко смотрю, вот сейчас скажу как. Jeśli chodzi o Ukrainę, no to ja bardzo rzadko oglądam, jak to, z Kabijewą, Sołowiowa, tak. No widzimy tylko krótkie filmiki. Kisilov, tak. Propaganda działa. Rzeczywiście, jeśli teraz... Gdybyśmy zapytali zwykłego obywatela Rosji, czy on akceptuje te działania, nie wiedząc o tym, co się dzieje, powie tak. Tak, no tak jest. No i to jest propaganda. No, a co? No, powie z 10, 9 powie, że tak. A co oni w zasadzie, jak oni myślą, co oni akceptują? No załóżmy, że połowa z nich kłamie, oni nie akceptują, a druga połowa po prostu jest bardzo głupia. A ta połowa, która kłamie, po prostu boi się powiedzieć. Ale rozumie pan,
że tam po prostu, że po prostu jest to podbicie terenów, jest to zabójstwo ludzi zwykłe. Zakładam, że w Rosji tego tak nie pokazują. Myślę, że pokazują to jako misję wyzwoleńczą, jako misję, misję pokojową, jako misję wyzwolenie, wyzwolenia, jako coś dobrego. No dobra, to konkretnie do was pytanie. Kogo i przed kim tutaj trzeba wyzwalać i przed czym? Jak może od pana zaczniemy? Jak panu się wydaje? Nic nie trzeba tu wyzwalać. Trzeba po prostu wyjść stąd i tyle. Osobiście dla mnie trzeba wyjść i wrócić do domu. A pan jak myśli? Kogo i przed kim tutaj uwalniać? No, w zasadzie już porozmawiałem z jeńcami. Rozmawiałem z inspektorami, z innymi jeńcami porozmawiałem i rozumiem, że wszyscy mają, każdy ma swoją prawdę. Jakby bardzo ciężko oceniać, dlatego że każdy opowiada swoją historię. A jak dowiecie, jaka jest prawda? Jak na razie to, co widzę, ja po prostu patrzę z tego, robię wnioski z tego, jak zachowują się do nas, jak jesteśmy tutaj traktowani. Czyli tak jak tutaj mieszkamy, jak odżywiamy się, jak nas traktują, jest to... Czyli nie walczymy przeciwko złu. Mnie nie bili. Dobrze mnie traktowali. Mnie karmią. No rozumiem, a mieszkańcy URL, może oni nam nie mówią. Jakby to powiedzieć? Oni uważają, no z tych ludzi, z którymi ja rozmawiałem, oni uważają, że to nie oni was atakują, a wy ich atakujecie. Oni po prostu nigdy nie uważali siebie za Ukraińców. I to cała prawda o tych ludziach. Próbowali mi opowiedzieć, czym jest pomarańczowa rewolucja, ale ja nie zrozumiałem, szczerze mówiąc. Pomarańczowa rewolucja, no to był... Źle policzyli głosy na wyborach i ludzie wyszli przeciwko temu, jak policzyli głosy i potem wybrali Wiktora Juszczenkę za prezydenta. Dużo historii, dużo opinii i bardzo ciężko ułożyć sobie jakikolwiek obraz. Ludzie w ERL to są ci sami ludzie, na których oddziaływała ta sama propaganda. Co do Rosjan w zasadzie. Dużo zainwestowano w to pieniędzy. I oczywiście, jak u nas się odbyła pomarańczowa rewolucja albo Majdan, oni uważali, że to jest interwencja Stanów Zjednoczonych, dlatego żeby nawiązać nam jakąś swoją ideologię i tak dalej, tym podobne, a oni chcą żyć z Rosją. To jest to, co oni myśleli. No nie wszyscy myśleli, ale niektórzy myśleli właśnie w ten sposób. No i tutaj rzeczywiście są różne opinie, dlatego że zwykły Ukrainiec rozumie, że mieszkać według europejskich standardów jest to trochę coś lepszego niż według rosyjskich standardów. No oczywiście jakość życia jest inna, a mieszkańcy URL, oni uważają, że mieszkać według takich standardów jak ma Rosja, właśnie o tych, o których pan opowiadał oczywiście, jest to lepsze. Nie wiadomo dlaczego jest to lepsze. Czyli lepsze jest to, lepiej mieszkać w gównie i w skorumpowanym kraju, niż mieszkać w normalnym kraju. No i oni taką opinię mają. Dobra, ostatnie pytanie. Pan biegał u nas przez 10 dni, tak? Co pan zobaczył? Jak ludzie mieszkają? Biegał pan przez wieś, tak? No jest asfalt. Na wiosce jest asfalt. I nie wiem, może... Ale co, asfalt na wiosce jest to... Wszyscy Rosjanie o tym mówią, czy to jest coś wychodzące poza w ogóle wyobraźnię, wykraczające? Tak, tak.
У нас дороги są brzydkie jakości i nawet nie ma wszędzie tych dróg. A no i w małych wioskach asfalt. Przy czym to nie jest zły asfalt. I też zwracam uwagę często, być może to jest głupota, ale prawie każdy trzeci pracownik ma iPhone. Czyli wasi ludzie mogą sobie pozwolić na iPhony. A u nas na przykład jest to bardzo drogi sprzęt. Czyli no, bez kredytu nie da się kupić. Na raty tylko można. A tak patrzę, oglądam ukraińskich blogerów i rzeczywiście sprzęt jest tańszy. Macie droższe paliwo, ale tańszy sprzęt. I jeśli prawdą jest to, że Elon Musk rzeczywiście dostaliście w prezencie od niego swoje jego technologie, w sensie internet. W Rosji jest to zakazane. Dostaliśmy w pierwszy dzień Starlinki i działają, korzystają z nich żołnierze i mamy wszystko w porządku z internetem. Czyli napisali do niego tweet. Nie, po prostu my nie mieszkamy według zasady, że wszyscy wokół nas są wrogami. Szukamy przyjaciół, szukamy współpracowników w zachodnich krajach. A wróg jest tylko jeden i jest to Rosja, dlatego że żadne inne kraje do nas nigdy nie strzelały. No nie da się z tym dyskutować, tak jest. Starlinki, mieszkańcy ERL nie rozumieją to i nie wszyscy to rozumieją. No nie jest to zwykła rozmowa i każdy z tych mieszkańców między innymi, będziemy tutaj z nimi rozmawiali, z mieszkańcami ERL. I tutaj też jest ranny mieszkaniec ERL. Niech oni nam opowiedzą o pomarańczowej rewolucji. A to może powiem, co z tymi Starlinkami, bo widzę, że osoba tu się interesuje IT. Czekałem na te technologie w Rosji. Nasz minister napisał jeden tweet do Elona Muska i po 5 dniach przekazali nam kilka tysięcy kompletów Starlinków. Widziałem je na własne oczy. Próbowałem, sprawdzałem internet. No nie jest to problem, wszyscy żołnierze to dostają. Wszyscy dostali, wszyscy korzystają. W Rosji jest zakazane. My nie możemy. No dobra, w Rosji wszystko jest zakazane. Oprócz tego, co jest pozwolone Roską hańbą. Roską hańba, tak. Tak. Co tu pisaliście? Szok, to fake. A może to fake? Nie, to nie jest fake. Szok. Co to za iPhony? No jak to, co to za iPhony? Telefony, iPhony. Asfalt, hura. Nie wiadomo, co takiemu odbije. Filip, zobacz, czy są jakieś wiadomości o Naddniestrzu. No, powiem, że to